STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Jest akcja ofensywna Jagiellonii Białystok. Strzał z obrębu pola karnego, strzelał Tomar, ale skuteczną interwencją popisał się bramkarz drużyny Państwowej Straży Pożarnej. Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy UMB jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyjątkowe wydarzenie, które dzieje się przed Pana oczami, a za moimi plecami, czyli mecz, w którym bierze udział drużyna złożona z zawodników byłych, obecnych, zawodników Akademii Jagiellonii Białystok oraz zwycięzca turnieju, w którym, jeżeli się nie mylę, wzięło aż 14 drużyn udział. Tak, bardzo dziękujemy wszystkim, że tak odpowiedzieli gorąco na nasz apel, żeby pomóc Ukrainie, bo celem naszego uniwersytetu jest zakup karetki. Chcemy kupić nową karetkę, nowoczesną, świetnie wyposażoną, żeby ratowała życie Ukraińców w szpitalu we Lwowie, ponieważ konsultowaliśmy się z naszymi medykami, znajomymi z Lwowa. Okazało się, że szpital we Lwowie pełni teraz rolę takiego centralnego szpitala, że pacjenci z całej Ukrainy są tam zwożeni i zarówno z frontu, jak też cywile. Także bardzo szczytny cel i jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj doszła do skutku ta drużyna Jagiellonii, że znalazła czas i chciała spotkać się z amatorami, bo najważniejszy jest dzisiaj cel charytatywny, a nie tylko rywalizacja czysto sportowa. Akcja ofensywna Jagiellonii Białystok, podanie do lewej strony, tu jest Samborski, wypuścił kolegę z drużyny. Na pewno troszeczkę po wyglądzie, jeśli chodzi o brzuchy, o sylwetki, trochę się baliśmy tej drużyny strażaków, ale te pierwsze minuty pokazały, że technicznie, fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani. Prowadzimy 2-0, mam wrażenie, że kontrolujemy ten mecz. Wszyscy chyba się dobrze bawią i żeby nie było kontuzji, to jest najważniejsze. Tak jak Pan powiedział, szczytny cel, czyli zakup karetki dla Lwowa, która ma pomagać medykom na Ukrainie. Wiemy, jaka jest tam sytuacja, więc chyba tym chętniej Pan i Pana koledzy przyłączyli się do tej inicjatywy. Na pewno tak. Ja bardzo lubię pomagać, bo każdy z nas jest trochę leniwy, więc trudno nam coś samemu zorganizować, dlatego jak jest takie zaproszenie, to tak naprawdę jedziemy na gotowe, koszulki gotowe, wszystko gotowe, więc na pewno chociaż tak możemy pomóc, bo rzeczywiście ta organizacja, brawa dla ludzi, którzy to wszystko organizują, bo my de facto przyjeżdżamy, gramy, bawimy się, robimy to, co kochamy i fajnie, że możemy małą cegiełkę też do tego dołożyć. Jak tam w przerwie? Trzeba łapać oddech. Dawno człowiek tak nie grał, także nie jest to tak proste. Jak ocenia Pan poziom Waszych dzisiejszych rywali? Drużyna PSP ma za sobą dzisiaj już 6 meczów, jeżeli się nie mylę. Dają radę? Nawet więcej. Bo byłem od rana, także mieli 5-4 mecze w grupie, plus 3, no 7 meczy na pewno. No widać po nich lekkie zmęczenie. No druga sprawa, że myślę, że u nas też w jakiś sposób mobilizacja jest odpowiednia, u nich na pewno też. Dla nich to jakaś forma nagrody za ten cały turniej, który przebrnęli. Uważam, że prezentują się bardzo dobrze. No i jedno jeszcze pytanie dotyczące tego, co dzisiaj jest jakby clue całego naszego spotkania, całej tej rywalizacji, czyli karetka dla Lwowa. Pomaganie poprzez zabawę to chyba jest najlepszy sposób na pomaganie. No nie ma co ukrywać, że jeżeli możemy w ten sposób pomagać, to tylko tak. Widać mobilizację u chłopaków i jeśli chodzi o samą formę zabawy, naprawdę przednia. Tylko żeby szybciej łapać oddech w tej chwili, to będzie lepiej. Życzę tego szybkiego łapania oddechu. Dziękuję bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.